dwie panie. Sztuka aktorska reprezentuje pani Dominika Ostałowska. Witamy serdecznie. A poetki pani Alicja Kulka. Życzę miłego spotkania. Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu ze sztuką, na spotkaniu z poezją, z aktorską. Będzie klasyczna forma, czy wiesz, co wolisz? Czy... Nie mam takich jakichś upodobań. Absolutnie jakby to bardziej polega na tym, co mnie dotyka, co staje mi się bliskie, a forma naprawdę nie ma znaczenia. Przyszedł do miłości, objął ją za szyję i mówił: moja ty czarownicą, ile razy musisz ze szczęścia płakać, nawet na starość podskakiwać, ile fiołków zrywać, ile razy całować najgłośniej, bo w milczeniu. Niewiele wiedzieć jak owad, co żyje tylko przez lipiec. Po siódmym niebie fruwać z biletem powrotnym do piekła. Ile razy nie być hipopotamem, który kocha tylko w sierpniu. Przebijać się na drugą stronę, żeby się na ziemi nie udusić. Nieść jedną chudą świecę na końcu rozpaczy. Ile razy dojść do samej granicy, jak do gorączki w niewłaściwym miejscu. Zatrzymać się i urosnąć, żeby się nie stać nienawiścią. Jestem jeziorem. Kobieta nachyla się nade mną, przeszukując moją taflę, aby poznać siebie. Potem odwraca się do tych kłamców, świec lub księżyca. Widzę jej plecy i odbijam je wiernie. Odpłacam je łzami i niespokojnym trzepotaniem rąk. Jestem czymś ważnym dla niej. Ona przychodzi i odchodzi. Każdego ranka jej twarz zajmuje miejsce ciemności. We mnie utopiła młodą dziewczynę. We mnie stara kobieta podpływa ku niej dzień po dniu, jak groźna ryba. To tak też jest chyba, że w poezji szukamy rzeczywiście odpowiedzi czy jakichś takich tego poczucia, że inni też podobnie do nas czują w momentach takich najważniejszych albo dotyczących spraw najważniejszych, takich ostatecznych często. No i akurat sprawa, nie wiem, odchodzenia, śmierci była dla mnie zawsze tematem takim bardzo trudnym. Znaczy ja do tej pory chyba nie do końca jakoś umiem dojrzale traktować te sprawy i ten aspekt ostatni życia. I w związku z tym Poświatowska była z jasnych powodów dla mnie bardzo tutaj wpisywała się w moje lęki, czy obawy. Żebyśmy wyszły, zanim Państwo wyjdą, może należy podziękować Państwu bardzo serdecznie za to, że chcieliście przyjść.